Co pani zrobiła dla siebie, a co dla regionu, z którego została pani wybrana? Ja myślę, że na to pytanie mogę odpowiedzieć tak. Oczywiście dla siebie nie załatwiałam niczego, natomiast zdobyłam, będąc w parlamencie, ogromną wiedzę, wielkie doświadczenie i umiejętność wspierania wszystkich tych problemów, z którymi zwracają się do mnie obywatele. Ja powiem tylko, że spotkam się z ludźmi tak często, bo w tej kadencji uczestniczyłam w ponad 1100 spotkaniach różnego rodzaju i mam około 600 interwencji obywateli, ale firm, samorządów, instytucji. Podejmowałam interwencje jako poseł, ale także jako przewodnicząca Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, żeby przywrócić zlikwidowane sądy powiatowe. Z sukcesem oczywiście mamy 79 przywróconych już sądów. Przeciwdziałałam likwidacji posterunków policji, zarówno w powiecie garbulińskim, jakże w innych regionach, ale także na forum Sejmu. Zgłaszali się rodzice przeciwko likwidacji szkół, między innymi w Brzegach szkół w Zbuczynie, w obronie karetek, niezbędnej liczby karetek pogotowia ratunkowego dla mieszkańców tego powiatu. Ale także wychodziłam naprzeciw potrzebom Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, wspierając we wszystkich działaniach inwestycyjnych. Podejmowałam interwencje w sprawie rolników dotkniętych problemami, tych, którzy uprawiali owoce miękkie, albo rolników objętych embargiem rosyjskim na jabłka i inne produkty. Domagałam się rekompensat państwa w tym zakresie. Wielkim problemem były także kwestie związane z problemami przewoźników drogowych międzynarodowych, którzy także na skutek embarga Federacji Rosyjskiej stracili wiele kontraktów. W sprawie ustawy, której nie było, której rząd nie przedłożył, a ona dotyczyła bezpłatnej przedprocesowej pomocy dla obywateli, tych, których nie stać jest na adwokata, żeby zdecydować się, czy iść do sądu, czy takiej decyzji nie podejmować. Dzisiaj już mogę Państwa poinformować, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zakończyła pracę nad tym projektem i mam nadzieję, że ta pomoc przedprocesowa, bezpłatna, obejmie około 20 milionów osób w Polsce.